TKN24.pl, przy okazji muzycznych rewolucji jesteśmy z Piotrem Salatą. Dobry wieczór, dzień dobry panie Piotrze. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, witam. Panie Piotrze, muzyczna rewolucja to już po raz kolejny tutaj. To jest tak, bodajże po raz piąty, ja już przestałem liczyć. No, korzystamy z pogody, no, o ile jest łaskawa dla nas, to staramy się to robić. Na razie jest bardzo fajnie, ludzie się zaczynają przyzwyczajać do tej formuły, pytają. Także no, zobaczymy. Nie mogę powiedzieć, czy za tydzień będziemy, tak jak mówię, to wszystko zależy od aury. Scena też wymyślona została specjalnie pod tę imprezę? Bo to też jest dosyć ciekawy projekt, z tego co widzimy za naszymi plecami. To jest z myślą między innymi o tym projekcie to było robione. Malowaliśmy to tutaj na zewnątrz któregoś dnia. Malował to taki kultowy graficiarz o pseudonimie X-Men, który był tutaj przez kilka dni w Końskich. Namówiłem go do tego, bo on chciał coś namalować na ścianie gdzieś tutaj w Końskich, ale ja pomyślałem, że to będzie lepszy pomysł, jeżeli namalujemy coś na tych naszych ekranach, bo będziemy mogli to wykorzystywać po prostu na jakieś imprezy i się udało. I to są właśnie te lokalne nasze tutaj regionalne działania, ale dzieje się coś w pana życiu teraz bardziej ogólnokrajowego, można powiedzieć, że międzynarodowego za sprawą pewnego duetu. Tak, dzieje się dosyć dużo. Teraz jestem trochę zajęty promocją swojej płyty. Ukazuje się 23 września. Dokładnie za tydzień, tak? Tak, dokładnie za tydzień. Singiel już się ukazał. Już grają go rozgłośnie radiowe. No i teraz skupiam się na promowaniu tego w rozgłośniach radiowych. Kilka programów telewizyjnych mamy już zabukowanych. I taką trasę po rozgłośniach radiowych, ale to w momencie, kiedy już ukaże się płyta. Czyli dokładnie za tydzień, za dwa ruszamy w taką trasę. No przyspieszyło to życie? Koniec czynienia na Piotra Salaty? Tak, przyspieszyło, chociaż ja nie żyję szybko generalnie. Natomiast ta płyta, ona w sumie miała się ukazać rok temu. Natomiast mój wydawca, czyli Universal Music Polska, ma po prostu jakiś program poukładany, oni mają to wszystko zaplanowane. No i tak się złożyło, że została ona odłożona na jesień tego roku. Ale ja zbytnio nad tym nie ubolewałem, bo jesień to jest dla mnie dobry czas na wydanie płyty. Tym bardziej, że materiał, który na niej jest, on nie jest ani wiosenny, ani letni. Bardziej pasuje do jesieni. No właśnie, ta płyta nosi tytuł PS i to jest takie postscriptum do poprzedniego krążka? To jest dwojakie znaczenie ma. PS, bo Piotr Salata i można to również sobie przetłumaczyć jako postscriptum. Generalnie kawałki raczej bardzo podobne do tych z poprzedniej płyty, bo i twórca muzyki ten sam, i twórca słów ten sam. Czy nie? No nie, nie. Powiedzmy, że ona jest w podobnym klimacie niż poprzednia. Natomiast powiedziałbym tak, że ona jest troszeczkę bardziej może w stronę jazzu ucieka. Świetni muzycy w ogóle grają i aranżacje są takie około jazzowe. Chociaż w dalszym ciągu są to piosenki, ale te aranżacje skłaniają też słuchaczy, którzy sięgają do jazzu, do sięgnięcia po tą płytę. Improwizacje, solówki i tak jak wspomniałem, aranżacje niektórych utworów są no, właśnie ukierunkowane trochę w stronę jazzu. Dotarła do mnie taka informacja, nie wiem na ile prawdziwa, może to pan potwierdzić albo zaprzeczyć, że na tej płycie też pojawia się jedna koneczczanka. Tak, Dominika Wróbel, która towarzyszyła mi przy nagraniach i będzie mi towarzyszyła również podczas koncertu promocyjnego w trzecim programie Polskiego Radia, który będzie 10 października w studiu Agnieszki Osieckiej. Tak, tak. I tam Dominika będzie ze mną śpiewać. W wielu kawałkach pojawia się Dominika? No, chyba w 8. Coś koło 8. Jeszcze jesteśmy na etapie przygotowań tego materiału, tego co w sumie ona będzie tam śpiewać, bo troszeczkę ulegnie to modyfikacji. Ale o ile sobie pamiętam, to będzie 8 utworów, których Dominika zaśpiewa. No to jeszcze zapytam o to, o co pewnie wszyscy pytają, czyli o tego Gordona Haskela. Jak on się znalazł na tej płycie?
To było zaplanowane w sumie, mogę tak powiedzieć, ponieważ współproducentem mojej płyty jest Paweł Twardoch, to jest perkusista z mojego zespołu i on jakby rzucił pomysł taki, żeby zrobić duet z Gordonem, ponieważ jakoś pasowało to, żeby mnie i jego umieścić razem i spróbować to jakoś połączyć. Dotarliśmy do Romana Rogowieckiego, który jest jego menadżerem. No i poprzez Romana, poprzez jakieś rozmowy, poprzez demówki, które otrzymywał, doszło do tego, że on się zdecydował na nagranie nie jednego, jak wcześniej ustaliliśmy, utworu, ale dwóch. Dlatego, że bardzo mu się spodobał ten materiał. Do tego stopnia, że zaproponował taką rzecz, że jeżeli będzie nagrywał swoją płytę, czy mógłby umieścić któryś z tych utworów na płycie. Nic lepszego się nie może zdarzyć. Także wszystko się udało fajnie, spotkaliśmy się w studio, nagraliśmy. Teledysk też wspólnie, tak, prawda? Tak, przyleciał też na kręcenie teledysku i przyleci na koncert promocyjny, będzie również na koncercie promocyjnym w Trójce. Czego panie Piotrze życzyć muzykowi na tydzień przed wydaniem krążka? No, ja bym sobie życzył tego, żeby publiczność po prostu dobrze go przyjęła, bo to jest zawsze taka niepewność, jak ludzie to przyjmą, bo to jest praca, którą, dużo pracy, której włożyłem w to, a na końcu jest efekt w postaci krążka, no i taka niepewność trochę, także można mi życzyć tego, żeby po prostu była dobrze przyjęta ta płyta. Tego życzymy, a wszystkich zachęcamy do kupowania, do słuchania, do wspierania na listach przebojów chyba też, tak, prawda? Jak w radiowej Trójce. Tak, utwór jest w puli tych utworów do głosowania i możecie Państwo wchodzić na stronę Trójki i głosować na tę piosenkę w Rio. Z góry dziękuję za głos. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dzięki. Every note we played was felt in such a way. She danced and we supplied the obligato. Certain that the key was right for you and me. We could never be desafinado. I realized the art of playing from the heart is open to your own interpretation. Yet there was no retreat, the science had to repeat, leaving all to our interpretations.